Ponieważ wakacje, w pełni dzisiaj taki trochę wakacyjny temat o roztrenowaniu. Jeżeli nie wiecie, czym jest roztrenowanie, albo wiecie, a nie wiecie, jak do tego podejść, to w tym filmie właśnie dzisiaj o tym trochę postaram się opowiedzieć. Opowiedzieć wam o tym, do jakich materiałów dotarłem, co może być prawdą, co raczej wydaje się legendą. Może zacznę od tego, że bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek sensowne materiały na temat roztrenowania. Jest bardzo dużo opinii powtarzanych, w sumie nie wiadomo skąd się wzięły. Jedyne sensowne badania na temat roztrenowania, do których się dokopałem, mówią o tym, jak roztrenowanie wpływa na wydolność i efektywność, ale dotyczy to roztrenowania polegającego na zupełnej przerwie. Nie wiem, być może ja źle szukałem, być może w specjalistycznej literaturze angielskiej roztrenowanie nazywa się inaczej. Natomiast dla sportów, dla których szukałem, roztrenowanie w wielu badaniach było traktowane jak kompletna przerwa od treningów, od sportu. Tak rozumiane roztrenowanie, czyli kompletny odpoczynek, kompletna przerwa od aktywności fizycznej, ma bardzo ogromny wpływ na efektywność i wydolność krążeniowo-oddechową. Link do badań zostawię oczywiście w opisie i mówi ona o tym, że roztrenowanie dwutygodniowe i dłuższe, dwutygodniowa i dłuższa, ma bardzo, bardzo znaczący wpływ na naszą efektywność, naszą w sensie ludzką. I to były badania prowadzone na zawodnikach, którzy regularnie uprawiają sport, są w szczytowej formie. Po dwóch tygodniach przerwy potrzebują bardzo dużo czasu, liczonego w tygodniach bądź miesiącach, na to, żeby powrócić do formy, którą przed przerwą mieli. Po polsku roztrenowanie oznacza odpoczęcie od danej dyscypliny. Nie kompletne zaprzestanie uprawiania sportu, tylko odpoczęcie od dyscypliny. Jeżeli ćwiczymy regularnie jeden sport, uprawiamy jeden sport, trenujemy, jesteśmy cały czas w niego zaangażowani, możemy czuć się nieco psychicznie tym sportem zmęczeni. I tutaj właśnie moja kolejna uwaga, nigdzie w badaniach nie znalazłem informacji o tym, czy dotyczy wszystkich ludzi. To jest typowe dla nas ludzi, że jak się czymś zajmujemy przez długi czas, to potrzebujemy później odpoczynku. Czy to jest tylko ważne, kluczowe dla jakiejś garstki wybranych ludzi? Wątpliwość się wzięła z moich obserwacji, gdzie jedni twierdzą, że nie potrzebują takiego odpoczynku, inni wręcz przeciwnie, po takim odpoczynku od danej dyscypliny wracają rzeźcy, lepiej przygotowani, mówią, że nawet im się poprawiają efekty w danej dyscyplinie. Niestety, badań na ten temat nie znalazłem, nie potrafię wam powiedzieć, co nauka na to i co jest dla każdego najlepsze, więc pozostajemy w sferze domyślań. A będąc w sferze domyślań, powiem wam tylko tyle, że wielu sportowców zawodowych, jeżeli nie wszyscy, faktycznie mają takie okresy, gdzie robią sobie odpoczynek od swojej dyscypliny i dla zawodników zawodowych jest to od dwóch tygodni do miesiąca i w tym czasie oni nie rezygnują z aktywności fizycznej, ale uprawiają inne sporty. Kilka badań, do których dotarłem, dotyczyły psychiki, wracania do tych właściwego nastawienia, do budowania psychiki po kompletnej przerwie od sportu do aktywności fizycznej, najczęściej spowodowanej kontuzją. Więc nie znalazłem nic sensownego, nic, co mógłbym wam przedstawić jako argument albo jako fakt naukowy, co by mówiło o tym, kiedy takie roztrenowanie zrobić i jak wpływa na naszą psychikę. Mogę tylko powtórzyć obiegowe opinie, że jak jesteśmy zmęczeni, powinniśmy odpocząć. Zresztą sam też to stosuję. Jak w okresie, gdy bardzo intensywnie squasha trenowałem, robiłem sobie dwie takie przerwy. Jedną w okresie świąteczno-noworocznym, wtedy tydzień miałem odpoczynku od squasha, zajmowałem się czymś innym, a w okresie wakacyjnym przez miesiąc pracowałem nad kondycją, nad siłą fizyczną i starałem się w squasha nie grać, ale nie obijałem już na przykład badmintona czy ping-ponga, może i tenisa, zdarzyło mi się pograć. Więc jeżeli czujecie zmęczenie daną dyscypliną, w tym przypadku mówimy najczęściej o squashu, spróbujcie zrobić sobie przerwę, odskoczyć na jakiś czas w inny sport. Ale niech to będzie równie intensywne, pamiętajcie o tym, żeby nie odpuścić sobie w ogóle treningów, aktywności fizycznej, bo to wpłynie bardzo negatywnie na waszą kondycję i ciężko wam będzie się odbudować. Do tego na okres
roztrenowania możemy wybierać różne aktywności, które sprawiają nam przyjemność, które nie są dostępne albo nie mamy na nie czasu w ciągu sezonu squashowego czy w ciągu okresu, kiedy squasha gramy, a chcielibyśmy im trochę czasu poświęcić albo chcielibyśmy poprawić, nie wiem, wytrzymałość, naszą kondycję. Sporty, które są fajne w okresie wakacyjnym, bo zakładając, że roztrenowanie będziemy robić w okresie wakacyjnym, bo dość często wiąże się też z urlopami, no to na pewno będą fajną odskocznią i będą sprzyjały nam później na korcie, są wszystkie aktywności, wszystkie sporty wzmacniające mięśnie głębokie, czyli ten tak zwany core. Jeżeli macie pracę siedzącą, bądź pracę mocno statyczną, która nie angażuje waszego ciała, nie angażuje umysłu, zachęcam do zachowania jakiejkolwiek aktywności fizycznej w czasie wypoczynku. Zachęcam do aktywnego wypoczynku, bo niestety w ciągu roku mocno nam go brakuje. Czy roztrenowanie jest konieczne? Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, bo znowuż nie ma sensownych badań na ten temat. Jeżeli na korcie do squasha jesteśmy raz w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu, raczej nie wydaje się to być czymś, czego bezwzględnie potrzebujemy. Nie żyjemy tym squashem cały czas. Jeżeli ktoś na korcie do squasha jest dwa razy w tygodniu, ale codziennie ma treningi związane ze squashem, ułożone pod squasha, no to wydaje się na podstawie opinii zawodników i trenerów, wydaje się być sensowne zrobić sobie taki odpoczynek, odskocznie, żeby się zregenerować, naładować baterie. Tak jak w trakcie urlopu staramy się nie myśleć o pracy, odpocząć od tej pracy, tak samo w trakcie urlopu możemy sobie odpocząć od naszego hobby po to, żeby po tym odpoczynku wrócić z większym zapałem, z nową motywacją, z nowymi pomysłami. Trzymajcie się udanych urlopów, kto jest przed urlopem. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w jakimś sensie przed urlopem. I powodzenia na kortach, na urlopach, po powrotach, w trakcie sezonu i poza nim. Cześć!